Witam z Muzeum Świadomskiej, mam na imię Marcin. Dzisiaj pokażę, jak zrobić łańcuch choinkowy. Do wykonania dzisiejszej ozdoby choinkowej potrzebować będziemy szablon wydrukowany ze strony internetowej Muzeum Świadomskiej, nożyczki, niekarbowana bibuła w różnych kolorach, taką bibułę możemy dostać w sklepach plastycznych, ołówek, grubsza nitka oraz gruba igła, słoma pocięta na kawałki mniej więcej 5 cm. Jeżeli nie mamy dostępu do słomy, możemy wybrać się na spacer nad jakiś zalew, ewentualnie na łąkę, gdzie rosną takie trawy i słomki tych traw również świetnie się nadają do wykorzystania przy pracy. Wycięty wcześniej szablon będę odrysowywał na niekarbowanej bibule. W tym celu bibułę składam na kilka części, aby nasza praca szła nieco szybciej przy wycinaniu elementów potrzebnych do naszego łańcucha. Bibułę należy złożyć w ten sposób, aby szablon swobodnie mieścił się na kawałku bibuły. Następnie odrysowuję nasz szablon, który będziemy wycinać przez kilka warstw. To nam znacznie przyspieszy pracę. Szablon jest odrysowany. Teraz bibułę możemy złożyć jeszcze raz, tym razem w harmonijkę. Zwrócić należy uwagę na to, aby nasze nożyczki dały radę wycinać te kilka warstw. Jeśli nie dają rady, naszą bibułę należy złożyć na troszeczkę mniejsze części. Tak przygotowaną bibułę wycinam, aby powstały elementy potrzebne do stworzenia łańcucha. Najtrudniejszy etap naszej pracy mam już za sobą. Wyciąłem wszystkie elementy w kolorach, jakie chciałem. Teraz pokażę, jak nawlekać odpowiednio łańcuch. Oczywiście do zrobienia łańcucha będziemy potrzebować nieco dłuższego sznurka. Ja na potrzeby instruktażu mam stosunkowo krótki. Pierwszą słomkę, którą nabijamy w taki sposób, aby na końcu nitki była w poprzek. Zapobiegnie ona spadaniu nam elementów naszego łańcucha. Kolejną słomkę już nawlekam przez otwór, który się w niej znajduje i wybieram kolor, który chciałbym jako pierwszy umieścić na moim łańcuchu. Będzie to granatowy. Sekwencję powtarzam tak dużo razy, ile potrzeba mi długości łańcucha do wykonania. Oczywiście nitki możemy ze sobą łączyć, jeżeli nam się skończy. Pamiętajcie o tym, że Wasze łańcuchy mogą mieć zupełnie inne kolory, w zależności od charakteru Waszej choinki. I kolejna słomka. Wykorzystałem chyba wszystkie moje kolory. Teraz sekwencję nawlekania powtarzam w tej samej kolejności. Czyli granatowy, pomarańczowy, i tak dalej, aż do skończenia długaśnego łańcucha, który zawiśnie na naszej kolorowej choince. Przede mną jeszcze dużo pracy, aby skończyć mój łańcuch choinkowy. Na pewno poproszę o pomoc rodzinę. Mam nadzieję, że Wasze łańcuchy choinkowe będą kolorowe i fantastycznie będą wyglądały na choince.
Jeżeli szukacie więcej inspiracji, aby zrobić własną ozdobę choinkową, zapraszam Was na stronę Muzeum Wsi Radomskiej. Tam znajdziecie to, czego szukacie.